Wiemy, jak Jarosław Kaczyński obrażał Polki ostatnio w sprawie tej jego wypowiedzi dotyczącej dawania w szyję o alkoholizmie młodych kobiet, które właśnie dlatego nie chcą rodzić dzieci. 70% Polaków jest oburzonych. Uważa, że to była obraźliwa dla kobiet wypowiedź. Warto tutaj podkreślić ten wskaźnik, bo tam są też po prostu wyborczynie Prawa i Sprawiedliwości. Ja mam takie poczucie, że to jest problem, który wynika chociażby z tego, jak wygląda sytuacja na rynku mieszkaniowym, jak wygląda dostępność kredytów. Obecnie mamy sytuację taką, że albo te mieszkania są absurdalnie drogie, także te mieszkania, które mamy na rynku na wynajem, albo po prostu zwyczajnie ludzi nie stać, bo nie mają zdolności kredytowych. Wiemy, jak stopy procentowe poszły w górę i jak podrożały kredyty, więc jest to naprawdę olbrzymi problem.